Damian przytuła MVP ostatniego meczu z Włochami. Damian, czy ty się czujesz game changerem w tej reprezentacji ostatniego spotkania? Nie, ale na pewno cała drużyna budowała ten wynik. Fajnie, że pod koniec dostałem szansę i udało mi się na w miarę dobrym poziomie pograć. Na pewno jestem z tego bardzo zadowolony, bo ciężko na to pracowałem. Także nie czuję się game changerem, ale jestem na pewno zadowolony z tego spotkania. Mówiłeś otwarcie w wywiadach, że cieszysz się, że Marcin Lijewski objął tę reprezentację. Znasz go oczywiście też z pracy w Górniku Zabrze. Masz wrażenie, że twoja rola w reprezentacji przy tym trenerze trochę się zmieni? Myślę, że tak. Mam takie wrażenie i też mam taką nadzieję. Jutrzejszy mecz z Łotwą gracie u siebie. Czy ten fakt powinien kazać nam myśleć, że będzie mniej nerwowo? Myślę, że na pewno tak, bo wiadomo, będą nasi kibice, dają nam dużo wsparcia i na pewno nas niosą i nam pomagają. No a druga sprawa jest taka, że myślę, że zespół Łotwy nie jest na tym samym poziomie, co reprezentacja Włoch, także że po prostu będzie to trochę spokojniejsze i łatwiejsze spotkanie. No to krótka charakterystyka Łotyszy. Na pewno też nie można ich lekceważyć, bo mają według mnie dobrych zawodników i takich powiedzmy dynamicznych, także będziemy musieli się skupić mocno w obronie, zwłaszcza, że poprzedni mecz w obronie w naszym wykonaniu nie wyglądał tak, jakbyśmy tego chcieli i oczekiwali. Także myślę, że to będzie taki klucz, obrona. A dużo zmienia Marcin Lijewski? Na razie też jeszcze było mało czasu na te przygotowania. My też jesteśmy w trakcie sezonu, wszyscy zawodnicy, także nie było za dużo czasu, żeby wprowadzać dużo zmian. Na pewno jakiś tam zarys tej nowej myśli znamy, widzimy i po prostu im będzie więcej czasu, tym będziemy lepiej wyglądać. A fakt, że wy macie już dosyć pewną pozycję w kontekście awansu do Mistrzostw Europy, też da wam trochę spokoju? Ja myślę, że nikt na to w ten sposób nie patrzy. Wychodzimy na mecz, robimy swoje i to jest nasz cel.